Moja pierwsza propozycja dla Sylwii to suknia w kolorze śmietanki z satynowym dołem. Jest rękawek, to o czym wspominałam, czego potrzebuję. No i przede wszystkim moje wymarzone kieszenie. To jest w ogóle szał. Bardzo mi się podobają. Są cudowne. Zawsze mnie zastanawia, co finalnie ląduje w kieszeni panny młodej. Nie wiem, co powiedzieć. Oj, czuję się w niej pięknie. Ale jesteś elegancka w tej sukni. No, jestem ciekawa waszego zdania. No bardzo mi się też podoba ta sukienka. Bardzo fajny rękawek. Wiem, że zawsze marzyłaś o kieszeniach, więc to jest na plus. Nigdy nie mówiła, co by włożyła, ale zawsze chciała je mieć. Kolejna przepiękna sukienka. Ja lubię koronkę, właśnie taką grubszą i ten rękaw, no super. Ogólnie sukienka bardzo ładna, jednakże nie widzę Sylwii w tej sukience. Nie podoba mi się, no i te rękawki w ogóle mi się nie podobają. W ogóle. Najlepiej bym je wyciął. Pokażesz jeszcze tył? Właśnie. Aha. Piękny. Bardzo ładnie. Z tym dłuższym tyłem i ładnie odkryte plecki. A jeszcze zwróciłam uwagę na buty. Jakie ty masz buty, Sylwio, teraz? Mam płaskie buty. Może nie codzienny wybór, ale to z tego względu, że jesteśmy za domem tego samego wzrostu. Mamy 1,72 m. Nie chciałabym być wyższa tego dnia od niego. Wolę być taką jego malutką Sylwią, niż taką nad nim. To jest twoja już taka ostateczna decyzja, że idziesz do ślubu w płaskim obuwiu. Tak, na pewno. Bardziej komfortowo się też tak czuję. Po prostu wiem, że tej nocy będzie mi wygodnie.